Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek, drugiego tygodnia zwykłego. Akurat dzisiaj też jest wspomnienie świętej Agnieszki, dziewicy, męczennicy. No i jeszcze jest dzisiaj dzień babci, tak więc gorące pozdrowienia dla wszystkich babci i dla wszystkich Agnieszek, ale też zachęta, żeby dzisiaj nie składać życzeń dziadkom, tylko pamiętać, że dziadkowie mają swój oddzielny dzień. Jutro jest dzień dziadka i proszę nie traktować dziadka jako... Kogoś przy okazji babci, tylko uszanować, że dziadek jest oddzielną osobą, zasługuje na swój własny dzień i swoje własne życzenia. Więc dziś pozdrawiam babcie. Jutro będę pozdrawiał dziadków i do tego gorąco zachęcam, że tych dziadków też tak właśnie uhonorować ich własnym dniem, własnymi życzeniami, a nie właśnie takim czymś przy okazji <dziś> babci. No, co wcale nie poniżam przy tym babci, bo babcie mają dziś swój dzień dziś, życzenia i tak dalej. No, za zmarłych warto się modlić. Natomiast Ewangelia, proszę Państwa, Ewangelia ze świętego Marka, z trzeciego rozdziału, wiersze 7 do 12. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu, Szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. To też polecił symuczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, ciągnęli się, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały – Ty jesteś Syn Boży! – Lecz on surowo im zabraniał, aby go nie ujawniały. Tak, mam ochotę zacząć troszeczkę od końca, mianowicie od tej zmianki, że Jezus bardzo surowo gromił ze duchy i to jest bardzo charakterystyczne. Surowo je gromił, żeby go nie ujawniały, mimo że mówiły prawdę o nim, że on jest Synem Bożym. Właśnie. Ciągle chciałbym to tak mocno podkreślać, że Jezus nie życzył sobie być głoszony przez złe duchy, nawet jeśli miałyby mówić prawdę o Nim. Bardzo się nie życzył, kazał im zawsze milczeć i odchodzić, nie pozwalał im mówić, gromił je, nie wdawał się z nimi w rozmowy. I to jest bardzo ważna informacja dla nas, że zły duch nie niesie ze sobą absolutnie niczego pozytywnego, niczego pożytecznego. Kompletnie, totalnie niczego pożytecznego. I jakby zauważcie, że dzisiejsza Ewangelia od razu pokazuje i sugeruje, że wszystko polega na tym, żeby absolutnie w centrum mojej uwagi był Jezus, to co on robi, to co on ma do powiedzenia, to co on chce mnie na, na, nauczyć, żebym ja był skupiony totalnie, absolutnie na Jezusie, na tym, co Jezus chce mi powiedzieć, tak jak on chce mi to powiedzieć. Tak, jak on chce mi to pokazać, w takich porcjach, w jakich on chce mi to dać, i w taki sposób, w takim tempie, w jakim chce mi dawać. Natomiast, no właśnie, problem z tego ducha jest taki, że pozornie, nawet jak mówi prawdę, to zwykle mówi tą prawdę, a czy zawsze mówi tą prawdę, wtedy kiedy jestem na nią nieprzygotowany, nie jestem w stanie jej przyjąć w sposób poprawny, i itd. Że na przykład proszę zobaczyć, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii, że wszyscy ciągną do Jezusa, wszyscy strasznie są nim zainteresowani, ale ze względu na to, że on robi to, to czego oczekujemy: uzdrawia chorych, załatwia nam różne sprawy, takie w sumie doczesne, prawda, i wszyscy się na niego cisną tak, że mało brakuje, jak go tu podepczą. Okazuje się, że tak naprawdę nie chodzi im o Jezusa, tylko o załatwienie spraw, których, z którymi przyszli. Oni są gotowi Jezusa podeptać do tego stopnia, że jak mówi ewangelista, Jezus nakazał swoim uczniom, żeby łódka była dla niego zawsze gotowa. Więc oni ci ludzie są kompletnie niegotowi na objawienie prawdy, którą ze duchy próbują wyjawić. prawdy o tym, że on jest Synem Bożym, prawda, bo są gotowi rozszarpać tego Syna Bożego, byle uzyskać to, co chcą. Właśnie, więc to jest bardzo ważna, słuchajcie, informacja, i to trzeba nieustannie do tego wracać. W centrum mojej uwagi, tak, w centrum mojej uwagi ma być Jezus. To, co Jezus robi, to, co, to, co daje, to, do czego zaprasza, to, czego uczy, to, co ma do powiedzenia, w taki sposób, w jaki on to mówi, w porcjach, w jakich daje. W porcjach, w jakich daje. Niezły duch, niezły duch, ale Jezus. Szczęście zbawionych w niebie to jest adoracja baranka, baranka, a nie tego, co ma do powiedzenia z duch. Właśnie, więc totalnym błędem jest interesowanie się z duchem, tym, co on ma do powiedzenia, właśnie przekonanie, że on ma do objawienia jakąś prawdę wybitną i że on nam pomoże tą prawdę odkryć, że prawda jest dobrym narzędziem do odkrywania prawdy, że idzie go zmusić do mówienia prawdy itd. Ja tu chciałbym powiedzieć o czymś, o czym rzadko mówię, bardzo rzadko, ale tak, żeby, żeby wam uświadomić, że trochę wiem, o czym mówię, to zradzę, że w mojej decyzji jestem egzorcystą już od iluś tam lat i naprawdę uwierzcie mi, że wiem, o czym mówię, że fundament bycia egzorcystą to jest właśnie w tym, żeby się nie zająć, nie pozwolić sobie na to, żeby zająć się z duchem, tym, co on ma do powiedzenia, tym, co robi i tak dalej. Jezus ma być centrum. Jezus to on wie, co mi powiedzieć, kiedy mi powiedzieć, jak powiedzieć, w jakich porcjach im przekazać, jakim tempem mnie prowadzić, którędy mnie prowadzić. Jezus wie najlepiej. Tylko Jezus czyni wszystko dobrze, tylko on nigdy niczego nie uczynił. A zemu duchowi nie zdarzyło się uczynić nic dobrego. Nie zdarzyło mu się nigdy uczynić nic dobrego, więc na jakiej podstawie my wierzymy, że zmusimy go do czegokolwiek dobrego? Właśnie widzicie, na tym to polega, że w ogóle ta sytuacja z tej dzisiejszej Ewangelii, to mi się kojarzy z ukrzyżowaniem Jezusa. Ta łódka, ona jest drewniana, to ściskanie Jezusa właśnie i ten taki niezwykły sposób na to, żeby uratować życie, poprzez to, żeby oddać życzenie. nie? I to jakoś mi się kojarzy właśnie to ściskanie Jezusa, to wręcz tratowanie Go no, z ukrzyżowaniem, że w męce Jezus między innymi pokazał, co, że żadnymi tortur, torturami, żadnymi metodami nie da się Go zmusić do tego, żeby On przestał być sobą, że przestał czynić miłość, przestał czynić to, co jest naprawdę dobre. Nie da się Go zmusić, żeby się podporządkował pod wyobrażenia oczekiwania naszego egoizmu. Nie da się Boga do tego zmusić, żeby zaczął być złoczyńcą. Bóg jest dobroczyńcą, absolutnym dobroczyńcą, nigdy się nie myli w tym, co jest dobre i nie da się Boga zmusić, żeby uczynił cokolwiek złego. Natomiast ze złym duchem jest tak, nie przypadkiem się nazywa zły, nie da się go zmusić do tego, żeby uczynił coś dobrego. Nie da się go zmusić. Tak jak Bóg jest prawdomówny, tak jak Jezus jest światłością świata, tak Duch jest księciem ciemności, jest kłamcą od początku, tak jak mówi Jezus, prawda? Tylko też proszę nie wyciągać z tych moich słów wniosku, że Zyduch jest dokładnym przeciwieństwem Boga, bo nie jest dokładnym przeciwieństwem Boga, dlatego że Bóg jest Bogiem, a diabeł jest tylko stworzeniem jest tylko stworzeniem. I właśnie w męce i śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa też widać, że zło nie jest dokładnym przeciwieństwem dobra, że dobro jest nieporównywalnie większe, że nawet suma wszelkiego zła, suma wszystkich grzechów wszystkich czasów nie wystarcza, żeby przeważyć miłość Boga, że miłość Boga i tak jest większa, dobroć Boga, miłość Boga i tak są, jest większa niż suma wszystkich grzechów wszystkich czasów. Właśnie to też widać w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To są bardzo ważne, słuchajcie, rzeczy. Bardzo ważne. I z tych wszystkich rzeczy wynika to, co właśnie sugeruje dzisiejsza Ewangelia. Totalne skupienie na Jezusie, na tym, co On ma do powiedzenia, co On robi, jak On robi, czego On uczy, jaką drogą prowadzi itd. Właśnie, więc to jest taka pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, że Jezus ma być w centrum. Absolutnie tylko i wyłącznie Jezus... To Jezus jest moim źródłem. Jezus jest moim mistrzem, On jest moim jedynym nauczycielem. Jednorodzony Bóg, który dzwoni Ojca, On nam objawia Ojca i tylko On. I nikt inny nie zna Ojca, nikt inny nie zna ojca, tylko syn. Prawda? I syn jest jedynym naszym mistrzem, absolutnie jedynym. Właśnie my tak mówimy, że jest jedyny, ale w praktyce prawda bardzo chętnie nakłaniamy ucha. Na potrzebny ducha, nakłaniamy ucha na rzekome informacje, które ponoć gdzieś ktoś wydobył ze złego ducha w czasie egzorcyzmów. Tak, I właśnie szukamy sobie jakiegoś dodatkowego mistrza. Tutaj, jak powiedział mój kolega, egzorcysta warszawski: Jeżeli my czerpiemy informacje od złego ducha, to czymże się różnimy od wszelkiej maści wróżbitów i innych takich szamanów? Oni mają to samo źródło informacji. Natomiast my jesteśmy chrześcijanami. Dlatego, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i tylko jednego Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, jeden jest wasz Mistrz Chrystus. Jeden jest wasz Mistrz Chrystus. I jeden jest nasz Nauczyciel Duch Święty, a nie duch. I teraz właśnie na tym to wszystko polega. Właśnie trzeba widzieć Maryję w scenie zwiastowania. Maryję która cierpliwie szuka odpowiedzi na jakie pytanie. Nie na takie pytanie, czy to jest dla niej pożyteczne, wygodne, dobre, czy daje jej to zyski, i tak dalej, tylko skąd pochodzi to pozdrowienie. Skąd pochodzą te słowa? Kto jest autorem? Kto jest źródłem? Kto jest źródłem? Pyta, zadaje jedno pytanie o źródło i, 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 i szukając odpowiedzi na to pytanie, nie pyta się wcale swoich emocji. Namiętności, które się budzą lęków czy nadziei swoich ludzkich, prawda, tylko cierpliwie szuka w tym, co wie o Bogu, co jest niepodważalne. Czy to, co, to, co niepodważalnie wie o Bogu, czy to pozdrowienie się wpisuje w to, co niepodważalnie wie o Bogu. Pyta się o źródło tego pozdrowienia. I dla Maryi wiarygodne jest tylko Słowo wypowiedziane przez Boga i tylko takie słowo. Nie? Tylko takie słowo, które pochodzi z ust bożych. Że to, co powiedział Jezus na pustyni, to, co sobie uparcie przypominał na pustyni, kiedy diabeł próbował wciągnąć Go w rozmowę w czasie kuszenia. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Tylko tym słowem, które pochodzi z ust Każdym słowem, które pochodzi z ust i właśnie też trzeba pamiętać, że Jezus na pustyni nie kłócił się z diabłem, nie dyskutował, nie rozmawiał z nim, tylko kiedy dochodziło do niego diabelskie gadanie, Jezus sam sobie przypominał prawdę, sam sobie głosił prawdę, żeby zająć się prawdą, a nie tym, co zły duch próbuje mu powiedzieć. I właśnie to jest ważne, nie? że ten początek walki Jezusa, on sobie to przypomina, że ja mam żyć słowem, które pochodzi z ust Bożych, z żadnych innych ust. Z Żadnych innych ust. To jest bardzo ważne. I teraz słuchajcie dalej. O co chodzi w dzisiejszej Ewangelii? No bo właśnie rozważaliśmy ostatnimi czasy, ten drugi początek trzeciego rozdziału Ewangelii świętego Marka i to było o tym, jak to uczniowie zaczęli iść drogą za Jezusem, jak idą za Jezusem. Wasze, jak, jak to mu było o podporządkowaniu swoich rąk Jezusowi, o tym, że moje ręce były przedłużeniem rąk Jezusa yy, w trosce o ludzi, o dzieło stworzenia i tak dalej. A dzisiejsza Ewangelia Wasze w tym wszystkim nastroje przestrzega, czy pyta o naszą motywację. Bo zobaczcie, ci wszyscy ludzie, wielkie mnóstwo ludzi z Galilei i teraz tak, i święty Marek wymienia, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Jordania oraz z okolic Teru i Sydonu, to znaczy wszystkie okoliczne ludy i narody, wszystkie okoliczne ludy i narody, nawet poganie, garnęli się do Jezusa. Dlaczego? nie? Wielkie mnóstwo na wieść o Jego wielkich czynach. I teraz ludzie słyszą wieść o tym, że uzdrowił paralityka, tak? że uzdrowił uschą rękę, że uzdrawia chorych, uwalnia opętanych i teraz wszyscy do niego lecą. Lecą z tym wszystkim, z czym my po ludzku sobie nie radzimy, ale tak naprawdę nie radzimy w so, sobie w sensie doczesnym. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę że ostatecznie okazuje się, hmm, prawda, hmm, że hmm, że cały czas wszyscy chcieli się go dotknąć. Dlaczego? Bo uzdrowił wielu, wielu chorych. wielu chorych, Prawda? I oni szukają uzdrowienia, ale na płaszczyźnie takiej doczesnej. Spełnienia swoich doczesnych oczekiwań. Bo Jezus pokazał, że to czy tamto potrafi. Nie? Że potrafi przywracać zdrowie, potrafi uwalniać dręczonych. Potrafi rozmnożyć chleb, jak będzie trzeba, no takie różne rzeczy potrafi. Nie? Potrafi pochodzić po, po wodzie, czyli jakby pokonuje to wszystko, z czym my w naszym życiu, w naszej doczesności sobie nie bardzo radzimy. Nie? I, I my zobaczcie, tak sobie wyobrażamy do dzisiaj zbawienie: że Jezus usunie z naszego życia wszelki trud, wszelkie cierpienie. Prawda, wszelkie zmartwienie inne takie rzeczy, nie? Że, że usunie właśnie w taki sposób bardzo materialny, bardzo doczesny, że to po prostu zniknie i będzie się lanka, nie? że wszystko, co, z czym się nie radzimy, to zniknie i będzie się lanka. I takiego Zbawiciela szukamy. Jezus rzeczywiście na takim naszym oczekiwaniu początkowo się zawiesił, ale zwróćcie uwagę, że te znaki, które Jezus do tej pory wykonywał, to one zawsze odsyłały do rzeczywistości głębszej. Jezus zadawał pytanie zawsze o rzeczywistość głębszą. Przy paralityku, którego niosło czterech, rozpoczął od czego? Od odpuszczenia mu grzechów. Prawda? Potem zaraz był lewi nie? i tam była znowu mowa o grzesznikach. Nie? Znowu była mowa o nawróceniu grzeszników, o, o tym, że potrzebują lekarza właśnie tacy chorzy, że on przyszedł leczyć choroby. Które powodują sprawiają, że stajemy się grzesznikami, że takie rzeczy leczyć. Prawda? Że chodzi o to, żeby ja, człowiek, odnalazł radość, spełnienie właśnie w tym, że moje ręce są przedłużeniem rąk Boga w tym świecie. Czyli żebym znalazł radość i spełnienie w miłości służebnej. A teraz zobaczcie, że problem egoizmu jest taki, że egoizm, miłość służebną uważa za coś złego. Dlaczego? Bo przy miłości służebnej, no to trzeba się narobić i to jeszcze narobić przy rzeczach, które niekoniecznie są mi wygodne. Ja miałem taki etap w życiu, że miałem trochę do czynienia z dziećmi chorymi na autyzm, na na zespół dawna, też miałem do czynienia z dziećmi chorymi na porażenie mózgowe. Trzeba się narobić słuchajcie i to konkretnie, i to konkretnie trzeba się narobić, nie? Przy miłości służebnej. I teraz, jeżeli ja myślę egoizmem, to miłość służebna staje się w moich oczach czymś okropnym, strasznym. I to trzeba się pozbyć wszystkich takich, którzy by ode mnie wymagali miłości służebnej. Wszystkich takich, wobec których trzeba by służyć. Tak jak Jezus służył wobec wszystkich chorych, troszczył się o nich z miłością. I ci ludzie to widzieli, że Jezus znajduje radość, spełnienie w miłosnej trosce o tych wszystkich, Którzy dla nas, egoistów, są po prostu ciężarem. Ciężarem, z którym my nie bardzo wiemy, co zrobić. Owszem, tam się troszczymy, tak, nawet nieraz jakiejś takiej naszej ludzkiej miłości, bo to chora mama, chory tato, chore dziecko i w ogóle, ale jakiegoś takiego dramatycznie wielkiego spełnienia tu w tym nie mamy. I teraz sądzimy, że zbawienie polega na tym, że Jezus usunie właśnie tych wszystkich, wszystkie choroby, usunie starość, usunie niedołężność usunie słabości różne takie i po prostu nie będzie takiej potrzeby, żeby się takimi ludźmi zajmować, bo ich nie będzie. Sądzimy, że właśnie na tym polega zbawienie. Tymczasem Jezus uparcie pokazuje, że zbawienie polega na takiej przemianie myślenia, że troska o chorych, o cierpiących, o słabych, o poranionych, o upadłych, o niedołężnych, o starych, że ta troska o nich da mi radość i spełnienie tu i teraz. Właśnie to trzeba pojąć. I to było zderzenie tychże tłumów z Jezusem. Czas ciągle, ciągle mieć w pamięci programowe wezwanie Jezusa. Nawracajcie się. Metanoite. Przemieniajcie myślenie. Dajcie sobie przemienić myślenie Ewangelią. Bliskością Królestwa Bożego. Królestwa, w którym absolutnym Panem jest Bóg. Bóg, którym jest, który jest miłością. I on panuje we mnie, w moim sercu, miłość służebna, panuje we mnie, w moim sercu, w moim myśleniu, a myślę miłością służebną. I dlatego, kiedy czynię miłość służebną, to się spełniam, spełniam się w swojej tożsamości dziecka Bożego, obrazu podobieństwa Boga. Tylko, że z punktu widzenia egoizmu, dopóki ja myślę egoizmem i pychą, to ciągle to jest zgrzyt. że jest problem Adama, nie? że miłość służebna wobec stworzenia, ta uprawa ziemi no kurczę, no. Do się narobić i to w pocie nie? Ta miłość służebna Ewy wobec własnych dzieci. No, 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 no ciężar, ciężar. I zobaczcie, jaki jest ciężar nie do uniesienia, jak dzisiaj się walczy o prawo do aborcji, nie? To jest właśnie to. To jest właśnie to. I teraz Jezus przed nas nawracać, zmieniać myślenie, leczyć nasze chore myślenie, leczyć nasze chore na jego i serca i dusze. Natomiast my, uparcie się skupiamy właśnie na tym, że Jezus pokazał, że potrafił uzdrawiać. Nie pytamy się o głębie tych znaków, tylko ślizgamy się po powierzchni i chcemy tylko i wyłącznie tej powierzchni, bo ta powierzchnia w miarę trafia w nasze oczekiwania. I zobaczcie, że to zderzenie z Jezusem to będzie w Ewangelii narastać. Coraz większe będzie pęknięcie między oczekiwaniami tłumów, a tym co robi i mówi Jezus. Bo Jezus będzie coraz mniej uzdrawiał, coraz mniej będzie spełniał oczekiwań naszego egoizmu i pychy, naszego wygodnictwa i lenistwa, a coraz bardziej będzie wzywał do naśladowania Go. Coraz bardziej będzie wzywał do naśladowania Go, do, do przyłączenia się do Niego. Coraz bardziej do tego będzie wzywał. I tutaj niezadowolenie będzie narastać. Nie? I taką symboliczną postacią to jest Judasz. Niezadowolenie będzie narastać do tego stopnia, że będę gotowy wydać Jezusa, sądząc, że w ten sposób wreszcie zmuszę Jezusa, żeby zrobił to, co ja chcę. Prawda? Poddamy Jezusa torturą w męce. Ukrzyżujemy go, sądząc, że wreszcie go zmusimy, żeby robił to, co my chcemy. Prawda? Nie zadamy sobie trudu, żeby wejść w głębię tych znaków, które Jezus pokazał, tylko zostaniemy na powierzchni. Bo to nam jest wygodne, to nam jest przyjemne. I kiedy się okaże, że Jezus nie chce spełniać oczekiwań naszego egoizmu, naszej pychy, to sobie wybierzemy mesjasza pod tytułem Barabasz który daje nam nadzieję na spełnienie oczekiwań naszego egoizmu, naszej pychy. Właśnie to jest wybór między Jezusem a Barabaszem. Do tego dojdzie w Ewangelii. I takie wybory to my codziennie dokonujemy. Jakiego ja Mesjasza oczekuję? Takiego, które uczyni moje życie lekkim, łatwym, przyjemnym, gładkim, bezproblemowym, bezwysiłkowym itd.? itd czy takiego Jezusa który zmieni moje myślenie, zmieni moje serce, zmieni moje widzenie rzeczywistości do tego stopnia, że ja się rozsmakuję w miłości służebnej, miłości służebnej wobec samego siebie, miłości służebnej wobec moich braci i sióstr, których Pan Bóg stawia na mojej drodze, miłości służebnej wobec tego kawałka rzeczywistości, który Bóg powierzył w moje ręce, wobec którego ja jestem dłonią Boga, do którego zostałem zaproszony. Właśnie, jakiego Mesjasza my oczekujemy? Barabasza? Notabene Barabasz miał na imię Jezus, tak naprawdę. Barabasz to jest taki przydomek, który oznacza Baraba, znaczy syn ojca. Więc był wybór między dwoma Jezusami, z których każdy był synem ojca. Tylko, właśnie, Barabasz pokazywał takiego ojca, który jest gotowy kopniakami, prawda, siłą wszystkich zmusić, żeby się poddali pod mój egoizm i pychę, a Jezus pokazywał ojca, który jest rozsmakowany w miłości służebnej. Teraz nagle się okazało, że większość z nas niestety nie chce puścić oczekiwań swojego egoizmu i pychy. Jestem strasznie przyspawany do oczekiwań mojego egoizmu i pychy. Jestem strasznie przyspawany do moich oczekiwań doczesnych. Do tego stopnia, że kiedy coraz bardziej do mnie dociera, że Jezus oczekuje ode mnie, że ja te oczekiwania, wyobrażenia doczesne, oczekiwania i wyobrażenia mojego egoizmu i pychy będę puszczał na rzecz coraz głębszej relacji z Nim, z Jezusem, no to właśnie to jestem coraz bardziej rozczarowany tym Jezusem. Tak jestem przyspawany do tych moich oczekiwań doczesnych. Do oczekiwań mojego egoizmu i pychy. Tak bardzo jestem przyspawany. I teraz będę coraz bardziej puszczał Jezusa, kiedy się okaże, że on nie bardzo ma ochotę spełniać moje oczekiwania doczesne, kiedy się okaże, że on bardziej jest zainteresowany tym, żeby otworzyć przed moimi oczami, przywrócić mi na nowo perspektywę wieczności, perspektywę yy, niekończącej się relacji z nim. Że to nie jest dla mnie nęcąca perspektywa. Proszę zobaczyć, jak w naszych oczach dobro często wydaje się takie mdłe, miałkie, nieciekawe, nieporywające. Nie? Za to właśnie w tym, co złe, widzimy coś ciekawego, coś tajemniczego, wartego zgłębiania. Tymczasem Jezus zaprasza mnie. Do tego, żeby coraz większą dla mnie wartością było celebrowanie relacji z nim, relacji miłości, relacji oblubieńczej, relacji takiej, w którym on jest ze mną, a ja jestem z nim, i coraz bardziej mam radość z samego faktu, że jestem z Jezusem. Że on taką perspektywę przede mną otwiera, perspektywę radości Trójcy Świętej, radości wspólnoty osób, które radują się sobą nawzajem, tego, że są razem. No. A to nie jest dla mnie taka znowu wielka radość. Być z Jezusem. No fajnie jestem z Jezusem, a co z tego będę miał. Co On dla mnie zrobi? A czy On mnie uzdrowi, a czy uzdrowi moje dzieci, a czy zapewni powodzenie mojej firmie, a ja chodzę do kościoła, sąsiad nie chodzi, a jemu w firmie wiedzie się lepiej niż mi. To gdzie Boża sprawiedliwość? No Boża sprawiedliwość jest tym, że ja mam głębszą relację z Jezusem niż mój sąsiad? O ile w ogóle ją mam, bo ja mogę chodzić do Kościoła, nie mieć żadnej relacji z Jezusem, tak jak Judasz, tylko wchodzić w coraz głębszą relację z moim egoizmem i pychą, i coraz bardziej być rozczarowanym Jezusem. Rozczarowanym. I widzicie, i to jest niebezpieczeństwo, które ciągle zagraża, i najwyraźniej zagrażało pierwszym chrześcijanom, skoro Święty Jan zdecydował się pod koniec I wieku jednak napisać czwartą Ewangelię której skupił się na niewielu, bo sześciu znakach, ale za to każdy z nich rozpracował do głębi. Żeby właśnie to pokazać. Że nie chodzi o skupianie się na powierzchni znaku, że Jezus przywrócił komuś wzrok, tylko że chodzi o osiągnięcie głębiej, co Jezus przez ten znak chciał pokazać, co chciał mi zaproponować naprawdę. Co chciał mi zaproponować naprawdę? Akurat tak jak już przed w sam raz na myśl ten znak o uzdrowieniu ślepego od urodzenia opisany w Ewangelii Świętego Jana. To jest, zdaje się, piąty rozdział Ewangelii Jana, jeśli dobrze pamiętam. I teraz ten znak akurat w tym kontekście jest bardzo dobry, bo tam, jak się przeanalizuje to, co pokazuje Święty Jan, to, to Święty Jan pokazuje, że to uzdrowienie niewidomego polega na utożsamieniu się Jezusa z tym niewidomym, na utożsamieniu się tego niewidomego z Jezusem. Do tego mnie zaprasza Jezus, do tak głębokiej relacji, tak głębokiego wzajemnego poznania. Do tego, żebym tak się dał przeniknąć Jezusem, jego myśleniem, jego pragnieniami, żebym mógł powiedzieć, że już nie ja, ale żyje Jezus. I żebym miał jego radość, jego satysfakcję, radość i satysfakcję miłości służebnej, która do szczytu dochodzi w tym, że myje nogi własnym uczniom, w tym Judaszowi. W tym Judaszowi że daje się wdarze swoim własnym uczniom, o których wie, że za chwilę wszyscy od niego uciekną, nawet uczniowi, o którym wie, że za chwilę go zdradzi. Daje się wdarze, znajduje radość, satysfakcję, spełnienie, szczyt, właśnie w tym. Miłość służebna. Tu chodzi o przemianę myślenia, i to jest zbawienie. To jest zbawienie. Natomiast tu trzeba niezmiernie uważać na to przyspawanie się do doczesnego sposobu myślenia, do doczesnych oczekiwań, doczesnych wyobrażeń. I właśnie o to chodzi Zemu duchowi, żeby mnie do tego przyspawać, przyspawać tak głęboko, żebym ostatecznie to zaproszenie Jezusa do relacji z nim, dopuszczenia wszystkiego innego traktował jako zagrożenie, żebym Jezusa ostatecznie potraktował jako wroga, który mi coś zabiera. On mi nic nie zabiera, on mi daje siebie. Właśnie, ludzie się cisną na Jezusa, tutaj właśnie rzucają się na Niego, tak trzeba by to przetłumaczyć, to co mówi święty Marek, są gotowi Go stratować. W ogóle On się nie liczy jako On. W ogóle się nie liczy. Dlatego Jezus mu każe, żeby w pogotowiu była łódka, bo wie, że za chwilę Go rozszarpią, stratują, stratują się, musi ratować. On się musi ratować. Tak, Jezus nam niesie uzdrowienie wszelkich chorób, czasami fizycznych, ale przede wszystkim tych wewnętrznych. I trzeba to rozumieć, że to do Niego trzeba się garnąć, do Niego przychodzić. Z daleka, zewsząd, wszelkimi metodami, sposobami garnąć się do Niego. Tylko zrozumieć, co on, o co będzie Mu chodziło tak naprawdę. Naprawdę ostatecznie będzie Mu chodziło o to, żeby mnie przemienić wewnętrznie. Nawet jeśli zrobi coś na zewnątrz, to tylko po to, żebym ja się głębiej nim zainteresował, jeszcze bardziej do niego przylgnął, ale żebym rozumiał o co mu chodzi: o moją wewnętrzną przemianę i pozwolić mu na to. A w tej drodze tej mojej wewnętrznej przemiany, tego otwierania się na to coraz głębsze zjednoczenie z Jezusem, coraz głębsze przeniknięcie z Jezusem, to jest właśnie taki aspekt puszczania. Upuszczania tych różnych przywiązań, wyobrażeń, oczekiwań doczesnych, przyziemnych, otwierania się na perspektywę wiecznego razem Boga, na tą perspektywę niekończącej się relacji miłości osób boskich, do której ja zostałem zaproszony. Właśnie, żebym ja był coraz bardziej zakochany w Jezusie, tak że coraz ważniejsze dla mnie jest być z Nim, a nie to, co On mi da, co dla mnie zrobi i co ja z tego będę miał, że jestem z Jezusem. Żebym odkrywał, że to, co mam, to Jezus. To, co mam, to Jezus. Ja chodzę do kościoła dlatego, że tu mam Jezusa. A nie dlatego, że mi się będzie wiodło lepiej niż sąsiadowi. Żebym właśnie dochodził, pozwalał się prowadzić do takiego myślenia. A nie kurczowo się trzymał moich oczekiwań, zagłębiał się w coraz większy żal wobec Jezusa, że nie robi tego, co ja chcę. Że nie robi tego, co ja chcę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Może jeszcze tak, że tak nie kończyć w ten sposób, to właśnie, żebym coraz bardziej był rozradowany tym, że Jezus robi dla mnie to, co On chce, bo On jest miłością i zawsze chce mojego dobra, zawsze jest po mojej stronie. Zawsze jest po, po stronie mojego prawdziwego dobra, nie tak jak egoizm i pycha. To właśnie jest kłamstwo, że gois i pycha są po mojej stronie i dobrze mi doradzają. Nie, ciągną mnie w śmierć. To Jezus jest naprawdę po mojej stronie i On naprawdę chce mojego dobra. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.